Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii Zagadek Kryminalnych i będę dzisiaj mówić o sprawie, o której przedstawienie dostałam od Was ostatnio kilka próśb. Od razu zaznaczam, że nie udało mi się znaleźć ogromnej ilości informacji na ten temat, dlatego ten odcinek nie będzie długi, ale będę mówić o wydarzeniach, które miały miejsce na samym początku lat 90., chociaż ta sprawa swój większy rozgłos zyskała dosyć niedawno, bo w 2016 roku, gdy rozwiązano sprawę Jacoba Wetterlinga, o której również mówiłam jakiś czas temu w odcinkach z tej serii. Wiem, że tamta sprawa wywołała u Was, ale również u mnie spore emocje, dlatego jeśli chcielibyście poznać również historię nastoletniego Christophera Kersey, to zapraszam Was do oglądania. Christopher Matthew Kersey urodził się 19 lutego 1973 roku w mieście Eagan w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych, niecałe 30 km od Minneapolis. Jego rodzicami byli Lonnie i Jim Kersey. Chris był pierwszym synem pary, później urodzili się także jego dwaj młodsi bracia. Gdy chłopak był w wieku szkolnym, rodzice zaczęli zapisywać go na wiele dodatkowych zajęć. Chcieli, żeby między innymi wykorzystał swoje predyspozycje do gry na instrumencie i jego ulubionym instrumentem był klarnet. Również w szkole wykazywał ponadprzeciętne zdolności i bardzo szybko został umieszczony w specjalnym programie dla wybitnie uzdolnionych uczniów. Reprezentował także swoją szkołę na stanowych olimpiadach naukowych. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele pokładali w nim bardzo duże nadzieje i nie mieli wątpliwości, że osiągnie sukces. W 1990 roku Chris miał 17 lat i 20 kwietnia właśnie tego roku to był typowy piątek. Chłopak jak zwykle miał iść do szkoły, wtedy uczęszczał do liceum, do Henry Sibley High School, ale tego dnia nie pojawił się na lekcjach. Chłopak ze względu na to, że był bardzo dobrym uczniem, jednym z najlepszych zawodników w szkolnej drużynie pływackiej, to nie zdarzało mu się po prostu wagarować bez powodu, dlatego także tego dnia wszyscy jego koledzy i nauczyciele założyli, że po prostu się rozchorował. W przypadku młodszych dzieci, w przedszkolach i w podstawówce, jeśli nie pojawią się w szkole bez wcześniejszej zapowiedzi, pracownicy mają obowiązek skontaktować się z ich opiekunami i zapytać, czy oni wiedzą o tej nieobecności. Jednak w przypadku starszych dzieci i młodzieży ta zasada nie obowiązuje. Tego dnia rzeczywiście mama Chrisa wiedziała akurat o tym, że nie pojawi się w szkole, ponieważ syn rano powiedział jej, że nie czuje się na siłach, że boli go głowa i ma ogólne złe samopoczucie. Lonnie wiedziała, że jej syn nie jest typem symulującym choroby, żeby wykręcić się od obowiązków, dlatego poleciła mu wziąć tabletkę przeciwbólową, położyć się do łóżka, spędzić tak cały dzień, odpoczywać, a sama wyszła do pracy. Tego dnia także ojciec chłopaka był na wyjeździe służbowym, a obaj jego młodsi bracia byli normalnie w szkole, dlatego Chris został sam w domu. I dopiero wiele godzin później, po południu, gdy matka wróciła z pracy, jeszcze zanim weszła do domu, zauważyła coś bardzo nietypowego. Na podjeździe nie było ich samochodu, niebieskiego minivana, Dodge Caravan z 1988 roku. Po wejściu do domu stało się jasne, że to jej najstarszy syn bez pytania wziął samochód. Wkrótce Lonnie znalazła także list zostawiony przez chłopaka na kuchennym blacie. Napisał w nim, żeby się o niego nie martwiła, że wróci do domu przed 18, chyba że się zgubi. I to jest cytat, to właśnie Chris napisał w tym liście i słowo zgubi było podkreślone dwa razy, co oznacza, że jechał w jakieś miejsce, którego wcześniej nie znał oraz że podejrzewał, że najprawdopodobniej może nie udać mu się wrócić przed tą godziną, kiedy zapowiedział. Wspomniał także, że wyszedł, ponieważ poczuł się już lepiej oraz nagle wypadło mu coś, co musiał pilnie załatwić. Matka natychmiast miała złe przeczucia, jednak postanowiła spokojnie poczekać do tej 18, ponieważ i tak nie miała możliwości skontaktowania się z synem. Niestety mijały kolejne godziny, a Chrisa nadal nie było w domu. 18 już dawno minęła. Matka postanowiła wtedy zadzwonić do swojego męża i się z nim skonsultować. I po tej rozmowie zawiadomiła policję. Jednak żeby chłopak mógł być uznany za zaginionego, musiały minąć 24 godziny od czasu, kiedy ostatni raz był widziany. Dlatego funkcjonariusze zajęli się tą sprawą dopiero następnego dnia. Na początku przeszukali jego pokój w poszukiwaniu jakichkolwiek wskazówek, mogących wskazywać na to, że planował ucieczkę albo na miejsce, gdzie w tym momencie może przebywać, ale nic takiego nie zostało znalezione. W
międzyczasie jednak rodzice odkryli coś, co bardzo ich zaniepokoiło. Ich pistolet, który trzymali ukryty w sejfie na wypadek konieczności podjęcia samoobrony, zniknął, ale nie był naładowany i nie została zabrana żadna amunicja. I to nie był jeszcze koniec niepokojących poszlak. 21 kwietnia, czyli właśnie tego następnego dnia, w skrzynce pod domem znaleziono list zaadresowany do rodziców, wysłany z miasta Duluth w Minnesocie. Udało mi się znaleźć dwie różne informacje na temat tego listu. Teraz przedstawię obie, chociaż ta pierwsza jest znacznie mniej prawdopodobna, ponieważ tę informację znalazłam tylko w jednym źródle. Możliwe, że to po prostu był błąd w tłumaczeniu. A według tej wersji ten list został napisany przez anonimowego nadawcę, który powiedział, że Chris symulował swoją chorobę, żeby móc zostać sam w domu, później zabrać samochód i wyjechać, ale autor nie wie, gdzie w tym momencie chłopak się znajduje. A według tej drugiej, moim zdaniem, prawdziwej informacji, ten list został napisany przez samego Chrisa i w sumie jego treść była bardzo podobna. Powiedział, że symulował swój ból głowy, przyznał się do wzięcia samochodu, ale dodatkowo pozostawił także pożegnanie. Napisał, że przeprasza za ból, który jego decyzja sprawi bliskim. I po przeczytaniu tego śledczej rodzina natychmiast pomyśleli o najgorszym. Rozpoczęto przeszukanie całej okolicy, jednak ze względu na to, że nie było możliwości namierzenia chłopaka i przez to, że poruszał się samochodem, mógł być absolutnie wszędzie. Ale już następnego dnia, 22 kwietnia, porzucony minivan został znaleziony przy drodze krajowej numer 38 w hrabstwie Itasca w Minnesocie, około 3 godziny drogi od Eagan. Ale ani w samochodzie, ani w pobliżu nie znaleziono śladu Chrisa, ani tej broni, którą miał wtedy przy sobie. Okolica została dokładnie przeszukana z pomocą psów tropiących, ale te poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Gdy sprawa trafiła do mediów, policja zaczęła otrzymywać zgłoszenie od potencjalnych świadków. Zgłosiła się między innymi pewna para w średnim wieku, która powiedziała, że poprzedniego dnia zgarnęła autostopowicza, właśnie młodego chłopaka, z pobocza tej właśnie drogi i później zabrali go do miasta Duluth, czyli dokładnie tego, z którego później został nadany ten list do rodziców. Jeśli to nie był Chris, to był ogromny zbieg okoliczności. Jednak niestety te zeznania nie naprowadziły na to, co później mogło dziać się z chłopakiem, po tym, gdy wysiadł z ich samochodu, ślad się urywał. Przez ponad pół roku po zaginięciu rodzice regularnie otrzymywali głuche telefony. Po drugiej stronie słychać było tylko szumy albo odgłosy przypominające imprezę. Loni czuła, że dzwoni jej syn, jednak wszystkie jej błagania nie przynosiły żadnych rezultatów. Nikt po drugiej stronie się nie odezwał i po nieco ponad 6 miesiącach te telefony zupełnie przestały przychodzić. Ze względu na brak poszlak sprawa pozostawała nierozwiązana. I dopiero po 14 latach po raz pierwszy pojawiła się nadzieja na to, że Chris może wrócić do domu. W 2004 komenda policji w Eagan otrzymała anonimowy list nadany z zachodniego wybrzeża, z Seattle w stanie Washington, oddalonego aż 2700 km od rodzinnego miasta Chrisa. W liście napisano, żeby zaprzestać poszukiwań chłopaka, ponieważ jest aniołem stróżem i wróci do domu, gdy będzie gotowy. Śledczy jednak uznali, że ten list to tylko okrutny żart i raczej nie został napisany przez nikogo, kto naprawdę ma kontakt z zaginionym. Od tego czasu nie pojawiły się już żadne nowe poszlaki, listy ani telefony. Od czasu zaginięcia minęło prawie 30 lat i mało kto wierzy, że Chris kiedykolwiek zostanie odnaleziony. Jeśli żyje, ma teraz 46 lat. Zdaniem policji chłopak najprawdopodobniej odebrał sobie życie. Jednak brak dowodów, które jednoznacznie na to wskazują, sprawiają, że ta sprawa nadal jest bardzo tajemnicza i jest źródłem wielu teorii. Nikt z jego znajomych ani rodziny nie zauważył nic niepokojącego w jego zachowaniu. Chłopak zawsze był bardzo pogodny, nie miał problemów w domu, miał małą, ale zaufaną grupę znajomych i nic nie wskazywało na to, że mógł zmagać się z zaburzeniami psychicznymi. Chociaż jak wszyscy wiemy, przeważnie takie zaburzenia są niewidoczne. Osoby, które się z nimi zmagają, dobrze ukrywają je przed swoimi bliskimi, ponieważ nie chcą ich nimi obarczać. I tak mogło być w przypadku Chrisa. Jeśli jego myśli w końcu wygrały, to po prostu jego ciało nie zostało jeszcze odnalezione. Jednak jeśli ta teoria jest prawdziwa, oznacza to, że te głuche telefony, które przychodziły przez pół roku do rodziców, to naprawdę były tylko żarty, co jest naprawdę okrutne wobec rodziny cierpiącej po stracie swojego bliskiego.
Mimo, że tak jak już wcześniej wspomniałam, nie ma jednoznacznych dowodów wskazujących na to, że odebrał sobie życie, nie ma także nic, co wskazywałoby na to, że było inaczej, na jakąś inną wersję wydarzeń. Jednak to, co moim zdaniem jest warte zauważenia, to to, że nie wziął ze sobą amunicji, co wskazuje na to, że nie planował użyć tej broni. Oczywiście mógł dokupić amunicję później, ale po co, skoro mógł wziąć ją z domu? Gdy tylko o tym przeczytałam, to moją pierwszą myślą było to, że mógł jechać na jakieś spotkanie i wziąć tę broń tylko jako straszak. W razie, jeśli znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji, mógł jej użyć i na przykład uciec. Tak naprawdę nigdy nie planował z niej strzelić. Ale ta sytuacja na przykład wymknęła się w końcu spod kontroli, został skrzywdzony i dlatego nigdy nie wrócił do domu. Istnieje także teoria, która w przypadku tego typu spraw pojawia się najczęściej, czyli to, że uciekł i rozpoczął nowe życie gdzie indziej. Wiadomo, że od dzieciństwa Chris znajdował się pod sporą presją, żeby być idealnym, żeby dobrze się uczyć, osiągnąć sukces i może po prostu tego nie wytrzymał. W takim wypadku żyje gdzieś z dala od rodziny, a może po drodze spotkał kogoś i coś złego mu się stało albo miał jakiś wypadek. W 2016 roku sprawa Jacoba Wetterlinga została wreszcie rozwiązana. Jacob zaginął zaledwie kilka miesięcy przed Chrisem i również w Minnesocie. Pojawiły się wtedy głosy mówiące o tym, że Chris mógł paść ofiarą tego samego sprawcy, którego Jacob, ale wkrótce ta teoria została wykluczona. Rodzice Chrisa nie tracili nadziei na to, że spotkają jeszcze syna. Przez wszystkie te lata specjalnie nie zmienili numeru telefonu, w razie jakby chciał się z nimi skontaktować. Stworzono też kilka portretów na podstawie dawnych zdjęć chłopaka, przedstawiających to, jak może wyglądać teraz, po prawie 3 dekadach. Ale to jest już koniec tego filmu, ta sprawa do dzisiaj pozostaje nierozwiązana i jestem bardzo ciekawa waszego zdania. Czy któraś z tych teorii, które wymieniłam, brzmi dla was prawdopodobnie, a może macie jakąś inną, własną? Napiszcie to w komentarzach, bardzo chętnie o tym przeczytam. Jak również, jeśli macie propozycje o jakichś innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, również dajcie mi znać. A teraz bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!